Dobry wieczór. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Legimi Prolog Live. Ja się nazywam Wioleta Sadowska i dzisiejszego wieczoru chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na spotkanie z Jackiem Ostrowskim, który lubi, kiedy życie go zaskakuje. Proszę Państwa, zawsze marzył o zabijaniu, ale ponieważ w realu to zajęcie jest zbyt ryzykowne, jak wszyscy wiemy, wykorzystuje literacko różnorakie metody uśmiercania. Oprócz tego, co jeszcze wykorzystuje, 4 kółka do szybkiej jazdy w wysokich górach. Witam Panie Jacku na naszej rozmowie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, chyba słońce świeci, chyba dzień dobry jeszcze. Mogę powiedzieć. No tak, mamy dzisiaj piękną pogodę, ale mamy nadzieję, że Państwo z nami spędzicie tę właśnie godzinkę rozmowy. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z okazji świeżutkiej premiery nowego, rozszerzonego wydania książki naszego gościa pod tytułem Ostatnia wizyta, wydanej nakładem Skarpa Warszawska, wydawnictwa Skarpa Warszawska, jaką oczywiście Państwo możecie i czytać, i słuchać na wirtualnej półce Legimi. I ja zanim zacznę tutaj Pana Jacka już przepytywać, to oczywiście zachęcam Państwa do aktywnego udziału w naszym spotkaniu poprzez zadawanie pytań, które będę się starała na bieżąco wplatać w naszą rozmowę. Także pytajcie, macie, no myślę, naprawdę niepowtarzalną okazję o to, żeby podpytać pana Jacka o no kuluary pisania ostatniej wizyty, ale myślę też na temat innych książek pan Jacek z chęcią też Państwu odpowie. Także pytajcie. A ja może zacznę od tego, że maszyna do pisania to taki trochę bohater ostatniej wizyty, jeśli można zaryzykować takie stwierdzenie. I podobno, czy to prawda, że podobno kupił pan taką maszynę Mercedes, aby poczuć się trochę jak morderca. Kurczę, no jestem w szoku, jak jest pani przygotowana. Faktycznie. Czyli to prawda. Tak, to jest szczera prawda. Żeby się poczuć jak zabójca, kupiłem maszynę Mercedes, usiadłem przed tą maszyną i zacząłem pisać anonimy na wszystkich sąsiadów. No to nieźle. Żartuję oczywiście, ale faktycznie mam. No niestety nie mogę jej pokazać, bo jestem jeszcze w Warszawie, nie dotarłem do siebie. Także nie mogę, niestety żadnych nie mam akcesoriów. Jedyne co mam przy sobie, to mam ostatnią wizytę, ale kupiłem maszynę. Próbowałem na niej pisać, chociaż ja muszę Państwu powiedzieć, że ja pierwszą książkę napisałem na maszynie, faktycznie. Fakt, że nie na Mercedesie, tylko na maszynie, bodajże się nazywa Łucznik, chyba takie maszyny były polskie, Łucznik. I to było straszne, to była straszna męczarnia, bo teraz piszemy na komputerach, prawda, coś źle, możemy przenieść cały fragment książki, wykasować, tyk, i jest gotowe, kopiuj, wklej. Wtedy trzeba było albo korektor, albo kartka, się podarło. I trzeba było wkręcić nową, tasiemkę przewinąć i po kolei pukać. Niektórzy pukali jedną ręką, nie? Albo jednym palcem. To było bardzo popularne, jeden palec. A i później stawy im wysiadały, ale to już jest inny temat. Zgadza się, tak jest. No ja muszę przyznać, że kiedyś też próbowałam coś napisać na maszynie i to bardzo trudna sztuka, także podziwiam, naprawdę, jeśli pan rzeczywiście napisał pierwszą książkę na maszynie albo chociaż próbował, ale to jest taki bardzo taka, no myślę, ciekawa anegdotka dotycząca tej książki, że pisarz kupuje maszynę do pisania taką, jaka występuje w książce, no powiedzmy taka, jak występuje w książce, żeby wczuć się w klimat, żeby wczuć się w te emocje głównego bohatera, którego tworzy. To jest dość ciekawe, a jeśli Państwo jesteście ciekawi, to na stronie Jacka Ostrowskiego na Facebooku znajdziecie na pewno zdjęcia tej maszyny, bo są, także można sobie zobaczyć. No właśnie, ostatnia wizyta, czyli pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2017 roku i wiem, że to bardzo ważna książka w Pana dorobku, minęło 6 lat, pierwsze wydanie 6 lat temu miało miejsce. Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że ta książka to taki punkt zwrotny w Pana karierze, czy może jednak nie? To znaczy, to jest punkt zwrotny w popularności mojej osoby, bym powiedział. W karierze może nie, bo ja wcześniej pisałem sporo książek różnych. W różnym gatunku, bo były książki to science fiction, były jakieś tam takie w stylu noir, jakieś takich. W każdym razie były różne, a ostatnia wizyta, bym powiedział, jak ukazała się ostatnia wizyta w wydawnictwie wtedy od deski do deski, prawda, Sekielskich, w tym momencie zostałem zauważony. No i od tej pory później powstał Paragraf, cała seria Zuzo, inne książki. Także to punkt zwrotny na pewno, ale mówię, to jest też taki punkt zwrotny, też jeśli chodzi o książki. To jest chyba najpoważniejsza moja książka. To znaczy, to jest książka, w którą włożyłem dużo serca i powiem, może też jest spowodowane też to, że znałem ofiarę osobiście. Znam osobiście ofiarę. To była znajoma moich rodziców. Była lekarką dziecięcą, mnie leczyła, także to była osoba taka, no, w naszej rodzinie bym powiedział bardzo bliska, więc w ten sposób, więc to było dla mnie po prostu duże przeżycie. I nie myślałem, że ja tak przeżyję, przygotowując się do tej książki, pisząc tą książkę, bo naprawdę bardzo ją przeżyłem, bardzo długo wychodziłem.
Niektórzy mówią, że przy pisaniu przeżywają coś. Ja zaś przeżywałem, bym powiedział, po napisaniu. Bardzo długo, nie myślałem, bardzo długo wychodziłem z nastroju, takiego ponurego nastroju, żeby pisać, żeby podejść do paragrafu, gdzie to już się robi czarna komedia. Paragraf 148 i cała seria to jest czarna komedia. To był duży, naprawdę duży przeskok i ja nie myślałem, że tak to odczuję. No tak, rzeczywiście. Osobowo wrażliwo, a nie myślałem. O. No właśnie, z takich ciężkich tematów przejść no, już na taką płaszczyznę komediową rzeczywiście jest ciężko, ale taki podozmian myślę, że jest bardzo odżywczy w pracy twórczej. To można powiedzieć w zasadzie, że odtworzenie tej historii, bo to jest takie trochę odtworzenie tej historii w ostatniej wizycie, kosztowało pana sporo zdrowia, takiego też psychicznego. Tak, bardzo dużo. W ogóle to jest książka, ja wszystkie książki piszę z głowy. Nie robisz nigdy notatek. To jest książka, w której robiłem wszystkie notatki, ponieważ opierałem się na dokumentach i cała zrobiłem taką listę, czyli dokładnie harmonogram, kiedy dana osoba gdzie była. Po prostu opierając się na dokumentach, odtworzyłem całą tą ścieżkę od zamiaru porwania, porwanie, przetrzymywanie ofiary i zabójstwo ofiary. Oczywiście w dokumentach nic nie ma na temat zabójstwa, ponieważ Bielajowi, no bo to był Bielaj, prawda? Bielajowi nie udowodniono zabójstwa, jedynie porwanie. To już jest moje oczywiście domniemanie i to już jest ta warstwa literacka, czyli co przeżywała ofiara, co przeżywała rodzina zabójcy i zabójca. To jest taka warstwa literacka, którą są, bym powiedział, doklejone do tego szkieletu, a szkieletem jest ta chronologia tych wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. Bo ja się opierałem w tym momencie częściowo na aktach sądowych, a częściowo też na innych dokumentach, jak choćby, co jest bardzo dla mnie ważne, bo znalazłem kontakt do prokuratora, który prowadził tę sprawę, do pana Gurgula i z nim przeprowadziłem bardzo ciekawe rozmowy. On mnie, nie ukrywam, że bardzo też naprowadził w konkretnym kierunku, bo to był taki prokurator, nie wiem, czy powiem szczerze, czy jeszcze żyje, mam nadzieję, że jeszcze żyje, mam nadzieję, że jest jeszcze zdrowy, bo to już starszy pan był. On mi powiedział, że to było jego najważniejsze śledztwo w życiu i nie może sobie darować, że nie darował Bielaja, że go nie skazał za zabójstwo dr Kamińskiej, bo nie znaleziono zwłok i Bielaj się nie przyznał, że zabił. Zawsze mówi, że on tylko ją porwał na czyjeś zlecenie. Moja wersja jest taka, jaka jest, właśnie zapraszam do lektury książki. Wersje były różne, oczywiście były podawane w mediach. Była też wersja sądu, którą ja podważam i zresztą prokurator Gurgu w rozmowach ze mną też podważał tą wersję sądu. No ale to były czasy, jakie były. To był obywatel Związku Radzieckiego Bielaj, prawda? Więc oficer zresztą Wojska Radzieckiego, wywiadu radzieckiego, wojskowego, więc nie można też tego człowieka było skazać na karę śmierci w Polsce, no bo jak to by wyglądało, prawda? To byłoby politycznie niepoprawne bardzo. No właśnie, to były zupełnie, zupełnie inne czasy. Inne czasy, oczywiście. Tutaj też taka, myślę, że fascynująca jest w ogóle geneza powstania tej książki, jakby samego początku, bo jak się okazuje, czasami zerknięcie do starych, pożółkłych zdjęć. O, pan Jacek nam chyba uciekł na chwilę, ale pewnie zaraz wróci, proszę państwa, poczekamy chwileczkę. No właśnie, bo opowiem państwu, jaka jest geneza powstania tej książki. Otóż pan Jacek zajrzał sobie, okazuje się, że sobie zajrzał, do starych pożółkłych zdjęć. O, pan Jacek wrócił. Wróciłem. Jesteśmy, widzimy się. Duchy Bielaja widocznie. No właśnie, chyba tak, chyba nas tutaj prześladuje troszkę, nadal takie psychopatyczne osobowości jednak mają bardzo, bardzo, bardzo mroczny zasięg oddziaływania. No właśnie, tutaj wspomniałam, chciałam tu państwu powiedzieć o tej genezie w ogóle powstania tej książki, jak to się wszystko rozpoczęło. I tutaj mówię, że no, zajrzenie do starych, pożółkłych zdjęć, które znajdują się w albumie rodzinnym, mogą zapoczątkować no, coś tak naprawdę, myślę, dobrego, bo ta książka przyniosła chyba sporo, sporo dobrego, bo wiem, że pan właśnie na takim pożółkłym zdjęciu zobaczył grupę młodych kobiet, a wśród nich swoją mamę i właśnie doktor Stefanię Kamińską. I co, wtedy pojawiała się taka pierwsza myśl, żeby gdzieś pogrzebać trochę w tej historii i napisać potem książkę. Pamięta pan? No bo to było parę lat temu. Zgadza się, tak było. Znaczy w ogóle ja muszę tu wrócić do lat 70., prawda, kiedy Bielaja
końcu dorwano, to zresztą go dorwano po nawet niecałym roku, prawda, jak porwał doktor Kamińsko, później było to dochodzenie, ta cała sprawa, były wizje lokalne, były sprawa w sądzie, to Półpolska się zbiegło zawsze i patrzyło Biela i prawie do rękoczynów dochodziło, by go ludzie zlinczowali, bo to była taka lekarka, którą naprawdę ludzie kochali, bo to była kobieta, która nie potrafiła odmówić żadnemu potrzebującemu. I właśnie ona została w ten sposób porwana, ponieważ Bielej przyjechał do niej do domu, zapukał i mówi, że ma chore dziecko i żeby z nim wyjechała, on jest samochodem, prawda, żeby z nim wyjechała tego chorego dziecka. Nawet jej mąż miał jakieś złe przeczucia, powiedział nie jedź, ale ona no, nie mogła odmówić. Więc wsiadła z Bielajem no i wtedy się wszelki ślad po niej zaginął. Także to... Wymagało to po prostu, ja uważam, że skoro jestem Płoczaninem i znalazłem to zdjęcie w albumie przeglądając, ja mówię, no to trzeba by było, piszę książki, no to wystarczy, kto jak nie Płoczanin i jeszcze nieznajomy, bym powiedział, prawda, doktor Kamińskiej, powinien się za to wziąć, chyba byłem najlepszy, najodpowiedniejszą osobą do tego. No jak najbardziej. Tym bardziej, że książka wtedy, wówczas odbiła się też szerokim echem w mediach i też wśród czytelników. Dzięki temu też ta sprawa porwania pani doktor nie tylko rozgrzała tutaj Płock, ale też myślę, że no Polskę, może nie całą Polskę, ale osoby, które wcześniej o tym nie słyszały. Więc to na pewno też zrobiło sporo dobrego. Ale teraz rozmawiamy o tym rozszerzonym wydaniu, które właśnie ukazało się 17 maja, czyli całkiem niedawno, bardzo świeża premiera. No właśnie, na czym polega to rozszerzone wydanie? Jakby mógł pan powiedzieć czytelnikom, którzy być może czytali pierwsze wydanie ostatniej wizyty. Na czym polega to rozszerzone wydanie? Cóż tam więcej jest w tej książce? To jest posłowie, bardzo obszerne uważam posłowie od autora, którego zabrakło w pierwszej części. Nie wiem dlaczego w pierwszej części się ukazało, bo to posłowie było napisane wtedy i wydawca nie chciał, ale to tłumaczy, to był błąd wtedy. Dlaczego? Bo część czytelników, bo może zacznijmy inaczej. Samo porwanie było bardzo znane w czasach PRL-u, no ale to było, wiadomo, to już było no, rocznikowo, ludzie, część ludzi, prawda, no ja byłem wtedy bardzo młody, część ludzi była starszych, już nie żyje, nie pamiętają. Młodzi ludzie nie znają sprawy, a prawda jest taka, że w czasach PRL-u były dwa takie bardzo głośne porwania. Jedno to było porwanie syna Piaseckiego, szefa PAKS-u, i później go znaleziono, prawda, po ziemiach tam Kamińskiej naprzeciwko sądu, a drugie było porwanie doktor Kamińskiej. I tym żyła cała Polska w tamtych czasach, to był 70 rok, tym żyła cała Polska. Ale to wiadomo, no po latach to wszystko poszło w zapomnienie. I część czytelników, biorąc, kupując, czytając gdzieś tą książkę, czy wypożyczalniach, myślała, że to jest zwykły kryminał. A to nie jest zwykły kryminał, to jest coś zupełnie innego. On jest napisany trochę w formie kryminału, okej, ale to jest kronika zbrodni, prawdziwej zbrodni. To nie jest jak, bo wie pani, bo pisze się nieraz książki osnute, prawda, na prawdziwej historii, a nieraz się pisze o prawdziwą historię, opisuje. Tu wszystkie fakty są zgodne, daty są zgodne z aktami. Jest, mówię, ja dodałem tylko to, co się działo w głowie zabójcy, co się działo w domu, bo w ogóle tu już bym musiał dalej przeskoczyć, nie wiem jak dalej przeskoczyć, ponieważ sąd nigdy nie przyznał, że doktor Kamińska była przetrzymywana w domu Bielaja w Koninie. I właśnie to jest ten problem, że sąd uważa, że nie ma na to żadnych dowodów, mimo że było trzech świadków, którzy pod przysięgą zeznawali, że widzieli doktor Kamińską domu. Mało tego, żona Bielaja to przyznawała. A sąd nie wiadomo dlaczego, że zaparte nie. Nie ma dowodu, że doktor Kamińska była przetrzymywana. Bo jeżeli była przetrzymywana, no to wiadomo przez jakiś czas. Bo to wtedy już automatycznie było jedno wydarzenie, pociągało drugie. Jeżeli faktycznie była, to były dowody na to, że ona tam przebywała około, bodajże, już nie pamiętam, ale około 3 tygodni bodajże. Tak, 3 tygodnie. To jest dużo czasu, tak? Przez 3 tygodnie, mało tego, znała twarz swojego oprawcy, więc wiadomo było, że tego ona nie może przeżyć. To było okropne. No właśnie, mi chodziło, żeby w tym posłowie to wszystko wyjaśnić, że to nie jest książka zwykła osnuta. I dlatego niektóre, jak czytałem raz komentarze, to byłem trochę zbulwersowany, ludzie mówili, bo coś tam, bo
Ja nie mogłem, bo skoro miałem się trzymać faktów, nie mogłem. Na pewno gdybym się nie trzymał faktów, mógłbym to pięknie inaczej zrobić, inaczej trochę skonstruować i ta książka jako kryminał może by była teoretycznie lepsza, ale nie miałaby tej siły, bo nie, nic nie ma takiej siły jak fakty, żadna fikcja. Tak, to prawda, a tutaj też, tu wspomniał Pan o domu Bielaja, to jest też takie, myślę, bardzo symboliczne, że ten dom nazywany był domem złym. Dom zły, to naprawdę takie, myślę, bardzo takie wymowne, które gdzieś tam zawiera w sobie to wszystko, co tam się mogło dziać, co tam się pewnie działo. Tam się działo, wie Pani, w ogóle Bielaj to była kreatura, zabójca wielokrotny, prawda, który już mordował w czasie wojny. Nawet to były zabójstwa, które mu udowodniono, tylko go nie można było skazać, bo uległ przedawnieniu, tak? On w Szczecinie zamordował znajomą, pociął jej ciało na kawałki, wsadził do beczki i beczkę zawiózł naprzeciwko budynku służby bezpieczeństwa. Więc fantazję miał, tak bym powiedział, naprawdę miał fantazję jako zabójca, no bo to po prostu to było szokujące. Zabił polskich żołnierzy przecież pod Warszawą. To są rzeczy, które mu udowodniono, prawda? A powiem tak, że kiedy ten dom później po jego śmierci, później ten dom sprzedano, na jakieś, nie wiem, czy to była jakaś licytacja, no to już tam w tej chwili to jest szczegół, to po iluś latach nowy właściciel, robiąc remont domu, znalazł też dokumenty jakiegoś innego człowieka, portfel, więc też przypuszczalnie kogoś zabił, ale już nie było sprawy po prostu. Też było, już było po temacie i też to bardzo okrutne. No właśnie, jak się okazuje, tutaj pisarze tworzą w powieściach różne psychopatyczne osobowości, a życie pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze. Tego by nikt nie wymyślił, opierając się na pana książce. No właśnie, a czy ostatnia wizyta była dla pana takim trochę takim literackim ryzykiem? Bo tutaj trzeba było łączyć trochę fikcji i trochę prawdy. I to wszystko razem zbilansować. Czy odczuwał pan trochę taką presję, że to jednak jest no spore ryzyko napisanie tej książki? Czy może nie? Wie Pani co, największym ryzykiem dla mnie było w tej książce napisać tak, żeby nie urazić ofiar, ale pokazać okrucieństwo. Bo urazić rodzin ofiar, przepraszam, bo chciałem powiedzieć, prawda? No bo kiedy tę książkę napisałem, no to żyła rodzina dr Kamińskiej, żyje jeszcze, prawda, jakaś rodzina, więc chodziło o to, żeby nikogo nie urazić. To jest bardzo, bardzo ciężko, bo tak jest, to jest taka granica cienka między jednym a drugim, że naprawdę nie ukrywam, że miałam troszeczkę, na pierwsze spotkanie autorskie w Płocku przyszła rodzina, zresztą pani doktor Kamińskiej i byłem ciekawy też ich wrażeń, prawda? Może podobała im się książka, no wydaje mi się, że mi się to udało osiągnąć, ale było ryzyko duże właśnie tu. Tego się najbardziej bałem, żeby nie przekroczyć tej cienkiej granicy, prawda? Żeby, no niestety, bo mówię, mogłem to sformułować inaczej i ta książka może by wyglądała efektowniej, ale tego nie mogę uczynić. Choćby ze względu z szacunku dla ofiar i rodzin ofiar. A myślę, że rzeczywiście się to udało. A też jestem ciekawa, które elementy fabularne w książce są takie typowo fikcyjne? Bo jestem na przykład ciekawa, czy rzeczywiście Bielaj prowadził hodowlę królików. Czy to jest faktem? To powiem ciekawostkę właśnie. A propos królików. W pierwszej wersji, które wydawnictwo, prawda, od deski do deski wydało, na okładce były zające, nie króliki. Jak ja powiedziałem wydawcy, ludzie, ale to są zające, nie króliki. A on hodował króliki, bo hodował króliki, faktycznie. Tak. No więc oni powiedzieli, że już okładki nie mogą zmienić. To wie Pani, co zrobiłem? Dopisałem w książce taki fragmencik, że on też chodził i kłusował i polował na zające. No bo po prostu nie mogę tego, no nie mogłem się z tym pogodzić. No jak mogą być zające, kiedy on króliki hodował? Faktycznie miał króliki, miał pietrzatki, miał tam kury chyba jakieś, no w ogóle próbował wszystkiego, prawda? Także to, no on w ogóle był dziennikarzem, on świetnie pisał, naprawdę. Świetnie pisał tam, pisał opowiadania też jakieś, był zdolnym facetem do wszystkiego i do zabójstwa też. Niestety. No właśnie, to jest to tak, to rzeczywiście był nieobliczalny, był zdolny do wszystkiego, to myślę, że bardzo go tak określa, bardzo, bardzo trafnie. No właśnie, ale jak to jest z perspektywy pisarza, czy trudno jest opisać wydarzenia, zdarzenie, to co się działo, którego zakończenie znają niemal wszyscy, bo
tutaj już nie można nic wymyśleć, jeśli chodzi o zakończenie. No, wszyscy, jeśli ktoś sobie zajrzy, to wiemy, jak to się skończyło. Czy tutaj też jakaś trudność, też widział Pan w tym jakąś trudność, czy może nie właśnie? Wie Pani, w opisie trudności nie widziałem. Ja uważałem, że największą trudnością jest przekazać, powiedziałam, odczucia. Odczucia zbrodniarza i odczucia ofiary, czyli tą taką specyficzną w sumie można powiedzieć, że więź ofiary ze swoim katem, bo tam jest pokazane to. To było na czuja, powiem tak brzydko, na czuja, naprawdę na czuja. No tak starałem się, powiem Pani, że odnośnie samego Bielaja, ja znałem ludzi podobnych. Ja się wzorowałem na pewnych ludziach, które poznałem wcześniej, którzy może nie mordowali ludzi, ale mordowali króliki, psy wieszali, takie, no, że takie rzeczy robili potworne zwierzęta. Ja uważam, że to już nieduży przeskok, żeby człowiekowi też coś zrobić. Ale widziałem też, jak oni to robili, jak oni to opowiadali. I to są takie doświadczenia, które mi zapadły w pamięci i to wykorzystałem przy tworzeniu postaci Bielaja. Ja nie wiem, czy on taki był, chociaż powiem, że kiedy było pierwsze wydanie ostatniej wizyty, to pojechałem do prokuratora Gurgula, prezentowałem mu książkę, on ją przeczytał. Jemu się to bardzo podobało, bo co było dla mnie ważne, ponieważ on Bielaja znał. On Bielaja znał, bo on go przysłuchiwał. Także on uważał, że chyba to dosyć dobrze odwzorowało. No pewnie, oczywiście, że pewne rzeczy były inaczej niż w rzeczywistości, bo musiałem troszeczkę też mimo wszystko w pewne szczegóły książkę ubarwić, bo ja cały czas mówię, że są fakty, ale pewne rzeczy, gdyby to były same fakty, to byłoby to nudne, bo to byłyby akta sądowe. A kto lubi akta sądowe czytać? Ja powiem Pani, że czytałem trochę tych akt sądowych, poczytałem w różnych sprawach, bo i też czytałem bardzo uważnie, miałem przy ZUS-ie Lewandowskiej też książka Sarkofag, to miałem dostęp do akt sądowych tej sprawy, która jest opisana i powiem Pani szczerze, że naprawdę, proszę mi wierzyć, nie wiem, czy Pani czyta jakieś akta sądowe, ale to jest strasznie nudne i żeby z tego coś wyciągnąć i to przerobić, żeby to naprawdę dało się czytać, to też trzeba trochę pogłówkować i trochę się namęczyć. No tak, domyślam się, że to taką, żeby taką esencję z tego wyjąć i przełożyć to jeszcze na ten literacki język, no to rzeczywiście czasami trzeba pewnie kupę tych akt przejrzeć, żeby coś tam rzeczywiście otrzymać dla siebie i dla innych. Czyli ja rozumiem, że zanim zabrał się Pan za pisanie tej książki wtedy, to próbował Pan stworzyć taki rys psychologiczny Iwana Ślesko, no bo on też tak, to jest jego ta kolejna tożsamość. No i czy to nie było dla Pana też takim wyzwaniem? Czy to też właśnie nie nadszarpnęło trochę tego zdrowia, o którym wcześniej wspominaliśmy, że przy pisaniu tej książki stracił Pan trochę zdrowia? Trudno mi powiedzieć w tej chwili, wie Pani, z perspektywy też czasu nie ukrywam, bo też pewne rzeczy już człowiek zapomina, już żyje. Ja przed tej pory napisałem mnóstwo książek, ale na pewno to jest było wyzwanie, wie Pani. Ja uważam, że siłą każdej dobrej książki jest to, żeby przedstawić dobre postacie. Czyli żeby te postacie były takie z krwi i kości. Żeby te postacie były, no nie zawsze mocne, ale żeby były naprawdę prawdziwe, przekonywujące aż do bólu. Bo jeżeli się stworzy, to się każda książka, zresztą nawet i film też, to się opiera na postaciach, prawda? Bo reszta to jest szczegół. Ale książki, które czytamy, głównie na przykład nawet kryminały, czytamy nie dla samego wątku kryminalnego, ale dla samej postaci. I chyba Pani się ze mną zgodzi, nawet filmy. No, czy Pani pamięta na przykład z Ojca Chrzestnego coś więcej poza Marlonem Brando? Nie. To prawda, ale to prawda. I to jest, i tak jest w filmach, tak jest w książce. Jeżeli Pani stworzy postać, która jest mocna, jest prawdziwa, do bólu prawdziwa, przekonywująca. Pani ją, po prostu Pani w pewnym momencie zapomina, że to jest postać fikcyjna, tylko Pani myśli, że ta postać faktycznie istniała, że ta postać chodziła, albo chodzi jeszcze po tym świecie, tak? Wtedy Pani to czyta z chęcią, bo Pani zaczyna wierzyć też w inne rzeczy w tej książce, bo jak postać Pani przekonała, to przekonują Panią fakty. I wtedy ta książka się robi ciekawa. Tak mi się wydaje w każdym razie. Tak jest moje zdanie.
No właśnie, a teraz przy okazji tego rozszerzonego wydania troszkę też no, ta postać zyskuje trochę inny wymiar, bo przecież Bielaj, Wel Pielach, Wel jeszcze innej jego tożsamości, to przecież Ukrainiec, prawda? Pan wszedł w głowę tego sprawcy. To troszkę no, też jakby odnosi się też do tego, co się obecnie u nas dzieje, bo tam też no, pokazuje pan historię jego dzieciństwa, trudnego dzieciństwa, no i też no, tutaj nie chcemy spoilerować, bo nie chcemy państwu też zdradzać za bardzo, ale też troszkę zyskuje inny wymiar. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? Wie pani, bo Bielaj, czyli Iwan Ślesko to dokładnie, on wychowywał się pewnie na Ukrainie. To przede wszystkim to była podstawa, od tego zacząłem, wie pani, pisząc książkę, tworząc tą postać, że tak powiem, literacko, no to jednak spojrzałem na jego dzieciństwo, bo wie pani, zawsze się mówi, że dzieciństwo to jest podstawa. I on się wychował w czasach jednak wielkiego głodu na Ukrainie. No, kto czytał, kto słyszał, to wie, o czym ja mówię, a jeżeli nie słyszał, nie czytał, to niech przeczyta, bo ja sam nie jestem w stanie, mimo że jestem pisarzem, chyba tego w trzech słowach opowiedzieć, co tam się działo, bo to były rzeczy okropne. Powiem tylko jedno, panowało jedno prawo. Mhm. Nie można było jeść własnych dzieci. Tak, tak. A reszta się nie liczyła. A plus tego później, wie pani, pralnia mózgów, prawda? No, Związek Radziecki, pralnia mózgów i to nie mógł, to musiał być potwór, no. To musiał być potwór. To jest zwierzęcenie później człowieka. No. Przepraszam, bo właściwie ja obrażam zwierzęta. Ja obrażam zwierzęta, bo zwierzęta uważam, że nie mordują z takich pobudek, jakich on mordował, prawda? Także to jest podstawa, od tego mówię, dzieciństwo. I to mi pomogło, znając te wszystkie okoliczności, w jakich ten człowiek, prawda, dorastał, to mi pomogło stworzyć jego postać po prostu, jak on myśli, jaki... Zresztą powiem pani, że ja jak byłem dzieckiem, no trochę latek już niestety mam, to pamiętałem ludzi, w ogóle dużo znałem ludzi tak zwanego pokolenia wojennego, czyli ludzi, którzy przeżyli wojnę w różnych i w obozach koncentracyjnych. Znałem ludzi, którzy byli na wojnie, którzy... No różne historie wojenne słyszałem od bezpośrednich świadków. To byli ludzie, którzy wiele rzeczy przeżyli, widzieli, więc też mi opowiadano. Też mi opowiadano o Ukraińcach, którzy byli, no nie oszukujmy się niestety, ale się zapisali kiepsko w naszej historii. Mimo że teraz mam taką przyjaźń, ale prawda jest taka też, że i w czasie wojny Ukraińcy bardzo często współpracowali z Niemcami i to oni byli gorsi od Niemców chwilami, więc to byli też różni ludzie, prawda? Także no to mi wszystko razem, mówię historycznie i mi było przez to może łatwiej. Może młodszy pisarz by, sądzę, miał większe problemy, bo postacie, on poznaje te postacie z czasu wojny, w tej chwili z opowieści, z książek i z innych rzeczy. Ja z tych ludzi znałem osobiście. Znałem ludzi, którzy przeżyli 2-3 obozy koncentracyjne, opowiadają mi różne rzeczy, mówię, no i partyzantki na wschodzie Polski AK, bataliony chłopskie, co tam się działo, to proszę mi wierzyć, że w podręcznikach tego nie ma, bo w podręcznikach bym powiedział, że się zawsze wybiela historię. Historia zresztą jest najbardziej zakłamaną nauką. Chociaż ją kocham, ale to jest najbardziej zakłamana nauka. Nie ma chyba bardziej zakłamanej nauki oprócz historii. No tak, teraz jeszcze przy naszej poprawności politycznej to już w ogóle, bo w pewnych rzeczach w ogóle się nie pisze albo się nie mówi, no ale to jest w ogóle temat na inną rozmowę. Ale tutaj jeszcze jeśli chodzi o postać Bielaja, tutaj wspomniał pan o prokuratorze, o oskarżycielu w procesie Bielaja, był Józef Gurgul, prokurator prokuratury generalnej, który powiedział, ja muszę to przeczytać, bo no, to też jest takie, myślę, bardzo wymowne, że Bielaj miał strasznie przeszywające oczy i nieprawdopodobną siłę psychiczną. I właśnie Gurgul, z którym pan rozmawiał, powiedział, że wsadził do więzienia setki złoczyńców, ale równie chytrego i inteligentnego przestępcy nigdy już nie spotkał. To jest takie wymowne, więc ja się domyślam, że naprawdę wejście w umysł tego, no tego psychopaty, tej psychopatycznej osobowości było naprawdę wielkim wyzwaniem. Pan już teraz patrzy trochę z perspektywy czasu na to, bo już minęło kilka ładnych lat, ale przypuszczam, że to musiało być naprawdę, naprawdę trudne. Zgadza się, ale wie pani, ponieważ widzi pani, jak powiedział Gurgul, że to był wyjątkowo inteligentny zbrodniarz, dlatego ja podważyłem w tej książce wiele hipotez, które krążyły w życiu i w ogóle swoim życiem żyły, bym powiedział, odnośnie tej sprawy, bo było właśnie, że no nie chciałbym tutaj spoilerować tej książki, prawda, ale tam jest podanych wiele rzeczy. Ja coś pani powiem, to byłaby piękna nasza rozmowa, gdybyśmy to
przeprowadzili za pół roku, kiedy mi przeczytała. Bo nie mogę rzeczy mówić, ale tam jest pokazane, że pewne rzeczy, które w sądzie wyszły, że niby on to zrobił, to przy jego inteligencji to była totalna bzdura. Ja może tylko powiem jedno, że opowiem o tych tak zwanych anonimach Konińskich, prawda? Bo to jest bardzo ważna sprawa, że Bielaj, kiedy porwał doktor Kamińsko, prawda, napisał pierwszy anonim na maszynie. Później się kapnął, bo był facetem niegłupim, jeszcze był dziennikarzem, pisał do gazet poznańskich. Zorientował się, że po maszynie go mogło poznać, bo maszyny mają charakterystyczne czcionki, prawda? I on tego zaniechał, ale później, przez co wpadł? No, tutaj nie chciałbym spoilerować za dużo, ale w każdym razie chodzi o sprawę anonimów. Pani wie, o czym mówię w tej chwili. Niestety państwo tutaj, którzy słuchają, nie mogą, nie wiedzą, ale tam jest taki pewien myk, który zaprzecza. Po prostu nie mogło być tak, jak podają oficjalne źródła sądowe czy tam śledcze. I ja po prostu pokazałem to, co mi się wydawało, że jest najbardziej rozsądne. Przez co wpadł Bielaj. Ja nie wiem, czy nie trafiłem, bo moja hipoteza jest dosyć, bym powiedział, karkołomna i ryzykowna, ale nie pozbawiono sensu, bo nie mogę za dużo mówić. I to jest straszny problem dla mnie w tej chwili, bo bym mógł dużo mówić na ten temat tej książki, ale za pół roku, prawda? Jak już ta książka będzie taka bardziej znana na rynku. No tak, to jest właśnie zawsze ten problem, że przy okazji premier nie możemy zbyt dużo zdradzić, a musimy coś powiedzieć i musimy gdzieś tam troszkę tak lawirować około tematycznie. Więc ja tu jeszcze się odniosę do samego Bielaja, bo tutaj też często padało nawet w recenzjach czytelników takie określenie, że był tak bezwzględny, był okrutnie bezwzględny i zły do szpiku kości. Czy można powiedzieć, że ta książka... Ostatnia wizyta to takie trochę studium ludzkiego spotwornienia, bo no to, co tam się dzieje, no to naprawdę jest, no myślę, że wiele naszych mrocznych thrillerów czy kryminałów po prostu nie dosięga tego poziomu, co się dzieje w ostatniej wizycie. Znaczy wie pani, bo my jak poznajemy w filmach, powiedzmy w tej chwili tych amerykańskich, tych wielokrotnych zabójców, no już nie mówię o seryjnych, bo tu też możemy porozmawiać na temat różnicy między wielokrotnym, prawda, seryjnym zabójcą, to przede wszystkim ci ludzie są w domu, często są albo nie mają w ogóle rodziny, albo są wspaniałymi małżonkami, prawda? Mają dzieci, wychowują, szczęśliwa rodzinka, później nagle przychodzi policja, pana aresztuje, się okazuje, że pan ma 30-40 osób na sobie, prawda? Więc nie wiem, że to często, owszem, to są też prawdziwe historie, ale tutaj to są inne czasy. Tam to są jednak lata 70., lata 60. by mu trzeba wrócić, prawda? Lata 50., 40. przecież tam jest sprawa, żona Bielaja wiedziała o jego zabójstwie już po wojnie, prawda, kiedy zabił tą Antosz, tak? I ona co zrobiła, prawda? Poszła do spowiedzi, wyspowiadała się i uważała, że wszystko jest w porządku, więc inna mentalność była ludzi. Była, bo to jest, wie pani, więc polega na tym, że to była mentalność zabójcy i mentalność jego żony, która była w domu, pewne rzeczy wiedziała, widziała i była naprawdę katoliczką taką, prawda, praktykującą. Więc to jest w ogóle szokujące. Jak ci ludzie ze sobą w ogóle mogli egzystować, prawda, w jednym mieszkaniu, w jednym domu. Oj, chyba coś przerwało. Chyba pani zaginęła, nie wiem, czy ja jestem w tej chwili na wizji. Więc dobrze, więc pani nie ma, więc w takim razie ja będę starał się sam państwu tu co nieco mówić, ale sam Bielaj był tak zwanym zabójcą wielokrotnym. Jaka jest różnica między zabójcą wielokrotnym a seryjnym? Seryjny zabija dla przyjemności, zaś zabójca wielokrotny zabija dla interesu. Bielaj w swoim życiu zabił wiele osób, ale to były zabójstwa. Rabunek, strach przed zdemaskowaniem, no i oczywiście sprawa doktor Kamińskiej, dlaczego ją porwał i dlaczego ją zabił. No bo wszystko wskazuje na to, że faktycznie ją zabił. On się w całym dochodzeniu tłumaczył, że on to zrobił na zlecenie. Tego nie udowodniono, nic nie udowodniono. Prawda jest też taka, że Bielaj, według oficjalnych źródeł, Bielaj porwał doktor Kamińską dla okupu.
co było totalną bzdurą. Dlaczego? Już mówię. Płock, on mieszkał w Koninie. Między Płockiem a Koninem to jest ponad 100 kilometrów. W czasach PRL-u to nie było tak jak teraz, że się jechało, wsiadało w samochód i się jechało, później wjechało się na autostradę i pięknie. To były czasy, kiedy były drogi wąskie, było samochodów bardzo mało i prawie w każdej miejscowości stali panowie milicjanci i próbowali zarobić na życie. Czyli były kontrole. Przewiezienie ofiary w bagażniku, w trabancie zresztą, trabant ma chyba, miał, o ile pamiętam, trabant w ogóle miał bardzo mały bagażnik, to było po prostu obarczone olbrzymim ryzykiem, a plus tego została porwana kobieta, która nie była bardzo bogata. To był lekarz jak tysiące w kraju. Mało tego, to był lekarz, który leczył dzieci, rodziców, którzy nie mieli pieniędzy, często leczyła za darmo. To była po prostu lekarz z powołania. Żeby teraz wszyscy tacy byli, to by było fajnie, a lekarze, ale to już pomijając to, zaś koło niedaleko Konina, z Konina miał bliżej do Poznania i lepiej logistycznie, lepsza trasa logistycznie do Poznania, gdzie w Poznaniu byli ludzie bardzo bogaci, łatwo było znaleźć, prawda, duże miasto. Był tak zwany, był Swarzędz, a Swarzędzu byli słynni stolarze, którzy fortuny mieli w tamtych czasach. To były legendy, krążyły na temat tych fortun swarzędzkich stolarzy, gdzie by wyłożyli duże pieniądze, nawet by milicję zawiadomili. Były też fortuny cygańskie w okolicach Koła, Konina. Mnóstwo było, ale on pojechał do Płocka. Mało tego, on pojechał kilka razy, bo pierwszy raz mu się nie udało. Więc to było konkretnie, był ustawiony na porwanie dr Kamińskiej. Więc ja się tu zgadzam, że, on to, że to było zabójstwo na zlecenie. Jest tylko pytanie, a czyje? A dr Kamińska to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo jak ja zacząłem szukać w dokumentach w ogóle na temat dr Kamińskiej, bo owszem, ona się w czasie wojny ukrywała, to moja mama, bo już poszukiwało gestapo, to moja mama była taka drobną osobą, to wchodziła, było to mieszkanie zaplombowane przez gestapo, to wchodziła przez okienko po jej różne tam rzeczy, prawda, ubrania i tak dalej do mieszkania. I ona później brała udział, była w powstaniu warszawskim. W ogóle dosyć tajemnicza jest jej później ten okres, koniec wojny, czasy powstania, po powstaniu. Bardzo możliwe, że miała dużą wiedzę na temat ruchu oporu, czyli akowskiego ruchu oporu, a to interesowało też władze w czasach PRL. Ja wiem, że też krążyła taka też opinia, że rozpoznała na zjeździe lekarzy zbrojniarza wojennego i on ją zlecił, żeby uciszyć, prawda, dr Kamińską, żeby go nie ujęto. Trudno powiedzieć, co było przyczyną, ale faktem jest, że dr Kamińska na przykład po wojnie zeznawała na procesach konfidentów gestapo, między innymi takiej borkowskiej pani. I co jest ciekawe, ona zeznawała razem zeznawała z dziennikarzem, on się nazywał Esmą, to ile dobrze pamięta, który był znowuż dobrym przyjacielem Piaseckiego, szefa PAKS-u. Także jak zacząłem tu coraz bardziej grzebać w tej sprawie, to nagle powiedziałem, Boże, jak dalej będę grzebał, to nie będzie jedna książka, tylko będą trzy albo cztery, ponieważ to zaczęło później coraz bardziej, coraz szerzej się to normalnie. Także tu jest dużo niewyjaśnionych rzeczy wokół dr Kamińskiej i jej pytania. No więcej nie powiem, mówię, no odnośnie, bo Państwo nie chcę spoilerować za dużo też. Ale też za dużo, mówię, mogę z tego zrobić trzy książki. Naprawdę ciekawe trzy książki, ale bym musiał pójść w stronę wątku Piaseckiego. Mało tego, w stronę wątku jeszcze wyboru prymasa Polski w Gnieźnie, gdzie też, kiedy były wybory prymasa, okazało się, że Bielaj był, tylko dlaczego był? Bo wtedy miał być wybrany biskup, który był bardzo był źle widziany przez ubego, po prostu nie chciał na stanowisku prymasa, także on się władzy ludowej bardzo nie podobał. Zresztą ten biskup zginął później w podejrzanych dziwnych okolicznościach, bo się rozbił samochodem na drzewie. Bielaj w tym czasie, kiedy były te wybory, był w Gnieźnie, tyle że przejechał samochodem jakiegoś mężczyznę i okazał się legitymacją NKWD wtedy i go wypuszczono i wtedy z Gniezna się przeniósł do Konina. No, także to jest, mówię, to był temat rzeka, proszę mi wierzyć, temat rzeka. A ja się tylko skupiłem na dr Kamińskiej, bo Bielaj to był naprawdę bardzo ciekawy temat.
A no właśnie, o małżeństwie Kamińskich mówiono, że to wspaniali ludzie. Czy pamięta pan, jaką ona była osobą? No bardzo była w ogóle taką ciepłą kobietą, prawda? A on był, o ile dobrze pamiętam, był też lekarzem. On pracował w poradni gruźliczej. Miał chopa na pulsie historii, chodził w muszce i wszystkich wypytywał o różne zdarzenia historyczne. Także prześladował dzieci w ten sposób, bo wypytywał się. Ale bardzo fajni ludzie byli, bardzo ciepli tacy, naprawdę fajni ludzie. No, szkoda tej kobiety, bardzo, bardzo szkoda, no ale trafiła na swojego potwora po prostu. No tak, to tylko potwierdza, że w życiu nie ma niestety sprawiedliwości. Nie wiem, czy tutaj, ponieważ no, duch Bielaja tutaj cały czas nad nami krąży i przez chwilę mnie wyrzuciło z naszej rozmowy. Nie wiem, czy tutaj już wspomniał pan o tym, kim jest morderca wielokrotny, bo to jest... Tak, mówię. Mhm. To mówiłem. Mhm. Jakie są różnice, prawda, wielokrotnym, a on był typowym wielokrotnym. Znaczy to jest takie określenie, prawda, FBI w ogóle. Także ja się tak, to jest bardzo też taka myślę też ciekawostka, która też może Państwa zainteresować, bo myślę, że wielu z nas też nie zdaje sobie sprawy z takiego zaszeregowania morderców, tudzież innych różnych psychopatów. Ale tu też mnie zainteresował pewien aspekt Pana książki, mianowicie literackie ciągoty Pielacha. Bo tam w książce pojawiają się fragmenty jego prozy. Przepraszam, to moje. No właśnie, czy ja rozumiem, że to jest totalna fikcja literacka. Ten bohater, ta osoba, ten psychopata nie miał takich ciągot do pisania książek. Ten psychopata miał. Nawet tam jest taki jeden fragment, który chciał mi redaktor wyciąć, a się uparłem, powiedziałem, nie ma mowy. Mi się tak to spodobało, powiedziałem, nie. To musi być. Tak, to są moje, ale faktycznie on miał. Ja nie tutaj nie cytowałem, bo z wielu przyczyn, ja nie lubię cytować takich ludzi, tak jak na przykład byłem wrogiem powstania filmu Amok, bo uważam, że takich rzeczy nie powinno się popierać, nie powinno się reklamować. I dlatego też byłem zbulwersowany filmem Amok, który powstał, uważam, że też nie powinien powstać. Na szczęście był kiepski. Mm-hmm. Teraz zadam pytanie, które też bardzo często padało podczas wywiadów na temat tej książki, ale jestem ciekawa, jak pan teraz patrzy z perspektywy czasu na to, bo no, mówi się, że w każdym człowieku można znaleźć jakiś pierwiastek czegoś dobrego, czegoś pozytywnego. Czy u Zbigniewa Pielacha coś takiego też pan odnalazł? Czy po czasie może też pan troszkę coś jeszcze może nowego odnalazł w tej postaci? Wie pani, ja się zbytnio nie skupiałam, powiem tak, ale na pewno każdy ma coś dobrego, w każdym jest. Na pewno on dbał o dzieci i starał się dzieci wykształcić. To jest jedno, prawda? No więc pod tym względem. Dzieci nie wiedziały przypuszczalnie nic o jego karierze zawodowej, bym powiedział, znaczy tu zawodowej, tak? Ale tak to, wie pani, no trudno powiedzieć mi, no. Ja już bym powiedział, nie szukałem nawet takich rzeczy, bo szukanie rzeczy dobrych to jest staranie się wybierać w jakiś sposób, a nie zasłużył na to w żaden sposób nie zasłużył na to, żeby go wybierać. To był potworny człowiek, oby jak najmniej takich ludzi chodziło po świecie po prostu. No. Także ja uważam, że on, że nie został skazany na karę śmierci, to było za mało, to co on dostał. On siedział w sumie 18 lat, bo 15 za porwanie, a chyba 3 to, bo miał zasądzone jakieś te kwoty za jakieś kwoty kary finansowej i mu to przeliczyli na więzienie, tak jak już to mu wyszło. Później on wyszedł z tego więzienia, bo on odbył całą karę. On wyszedł z więzienia i swoich dni dożył w domu opieki, też gdzieś koło Konina. I nawet milicjanci, którzy prowadzili śledztwo, później go tam odwiedzali, próbowali z niego wyciągnąć. No co się stało naprawdę z dr Kamińską, ale on tego nikomu już nie powiedział. Chociaż w celi powiedział koledze z celi, powiedział przypuszczalnie prawdę, co zrobił ze zwłokami. Nie powiem co, bo to jest w książce, ja to jako uważam, że to jest prawdziwa wersja, że to może być prawdziwa wersja. Bo tam wiele rzeczy się zgadzało i przypuszczalnie to by zrobić, bo według organów, to mogę powiedzieć, bo to w książce tego nie ma, według organów sądowych i śledczych było to, że
On spalił zwłoki, zamordował, owszem oni uważali, i spalił zwłoki w piecu centralnego ogrzewania. No więc ja uważam, że ponieważ doktor Kamińska zginęła na pewno latem, no to ja sobie nie wyobrażam w zabudowie domków jednorodzinnych, żeby palić w piecu centralnego zwłoki, bo to byłby taki smród, że tego by nikt nie wytrzymał w okolicy, więc ja to odrzuciłem, uważam, że to jest absurd. To jest po prostu absurd. Ja uważam, że cały czas było śledztwo prowadzone w kierunku, zresztą prokurator Gurgul się ze mną zgadza, było prowadzone przez sąd właśnie, to jest ciekawe, nie prokuraturę, ale przez sąd było prowadzone właśnie, żeby właśnie, można powiedzieć, łeb w sprawie ukręcić, żeby dostał jak najmniejszy wyrok i żeby broń Boże nie został skazany na karę śmierci. Plus tego ja spytałem się do pana Gurgula, czy się władze radzieckie interesowały sprawą, bo to jest ciekawa sprawa. On powiedział, że owszem, miał odwiedziny panów w garniturach z ambasady radzieckiej. Wypytywano go tylko o to, co mówił na temat swojej działalności dla Służby Bezpieczeństwa Rosji, Związku Radzieckiego. Pytałem go, czy mogli go odwiedzać też w więzieniu, prawda? On powiedział, że tego nie wyklucza, bo on aż takiej możliwości nie ma. Mogli go po prostu, on mógł o tym nie wiedzieć, ale nie wykluczał tego. W ogóle powiem ciekawą rzecz, bo pan Gurgul się zwrócił poza swoim szefem, zwrócił się do ambasady radzieckiej, że chciał przesłuchać rodzinę Bielaja w Związku Radzieckim, bo się okazało, że on tam miał żonę i dzieci. I no to podobno się rozpętało prawdziwe piekło w prokuraturze, jak się dowiedzieli, jak on śmiał w ogóle zwrócić się poza plecami swojego szefa. Myślał, że w ogóle on wyleci z prokuratury i tak dalej. Po pół roku otrzymał zgodę, pojechał do Moskwy przesłuchać jego żonę, ale sam mi powiedział do mnie: panie Jacku, ale czy to była jego żona? Tego nie wiem, no bo skąd mogę wiedzieć. Przedstawiono mi jakąś panią i twierdzili, że to jest jego żona, czy to była żona Bielaja. To był dziwny człowiek. Oj, uciekło mi tu. No i tak to wyglądało. No właśnie, Bielaj zabrał prawdę o tej zbrodni ze sobą do grobu, ale być może odpowiedź na to pytanie, jak to rzeczywiście było, znajduje się gdzieś tam w jakichś archiwach w Moskwie, w archiwach KGB. Któż to wie, prawda? Wątpię. Tak? Wie pani co, ja coś pani powiem. Od tego czasu w ogóle upłynęło mnóstwo czasu. Ja teraz na jakimś spotkaniu autorskim coś rozmawiałam i ja nagle mówię, bo to było spotkanie w Płocku i mówię: proszę państwa, wszyscy żyjecie doktor Kamińską i jej, prawda, porwaniem, zabójstwem, ale zrozumcie, że w Polsce ludzie o tym w ogóle nie słyszeli. Jest tyle różnych zabójstw i tak okrutnych, że porwanie doktor Kamińskiej, ja wiem, że to brzmi, zabrzmi boleśnie, to jest light przy tym wszystkim. To jest po prostu light. Bo takie rzeczy się dzieją w tej chwili na świecie. Że my w Płocku oczywiście, bo dla nas to była sprawa naprawdę ważna, prawda? A dla społeczności w całej Polsce to już nie jest. Owszem, w tamtych czasach tak, ale teraz już nie. Także to się, ja nie sądzę, żeby ktoś kiedyś, chyba że przypadkowo, ale to jest taka sprawa, wie pani, że w danym momencie to była naprawdę sprawa, która wstrząsnęła całą Polską i teraz niektórzy ludzie sentymentu, ludzie starsi pamiętają i tak dalej, ale za kilka, no rosyjskie, o czym my mówimy, radzieckie archiwa, rosyjskie archiwa, o czym my mówimy w tej chwili, marne szanse, żeby otworzyli przed nami, na pewno. A jeżeli no kiedyś tak otworzą, to już nikt nie będzie pamiętał doktor Kamiński, ani Ostrowskim, ani. No ale dzięki właśnie pana książce, no jednak dużo osób w Polsce dowiedziało się o tej sprawie i dużo osób to zainteresowało, więc to jest na pewno no, to taka wartość dodana. Ale tutaj jeszcze chciałabym odnieść się do żony Bielaja, bo to jest taka postać no, bardzo złożona, która budzi bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony troszkę się jej współczuję, a z drugiej no ciężko ją też ją zrozumieć. Jak panu się też tworzyło tę postać, no, tą literacką postać? Znaczy wie pani, ja jej nie znałem osobiście, ale znałem ludzi, kobiety, szczególnie kobiety, ale w ogóle ludzi znałem, którzy właśnie, to taki polski katolicyzm troszeczkę jest, wie pani, że można robić co się chce, pójdzie się do księdza, wyspowiada się, da się pieniądze i jest po kłopocie. Więc w pewien sposób taka mentalność.
No mówię, na pewno było mi łatwiej pisać, że ja dużo ludzi takich znałem. Mało tego, niestety mówi się, ale na wschodzie Polski jeszcze do tej pory pewne rzeczy pokutują, których już na przykład w centrum, czy tam na zachodzie Polski nie. Także była taka, to się zmienia, oczywiście się zmienia, ale była taka mentalność społeczeństwa, szczególnie wiejskiego, gdzie pewne rzeczy, no wie pani, no było tak, że dla, ile tam było, 2 centymetry, 3 centymetry, miedzę, prawda, i się ludzie zabijali, tak, poszedł do kościoła, dał na dzwon, dał na święty obraz i załatwili tematy, tak, także to różne rzeczy były. A na pewno ona miała problemy, bo na pewno miała, wie pani, ja nie wierzę, że ona była taka, że ona go przyklaskiwała temu, co on robił, bo to ja nie wierzę w to. Tym bardziej, że ona wychowywała dzieci, wychowała te dzieci dobrze, więc jakiś tam przykład tym dzieciom musiała dawać, musiała te dzieci, no on był potworem, no więc ktoś musiał te dzieci wychować. Więc ona nie mogła dawać tylko złego, musiała coś dawać, przekazać dobrego tym dzieciom. To jest złożone i starałem się podejść do tego, wie pani, nie można, nikt nie jest jednowymiarowy. Każdy człowiek to jest jakaś złożona osobowość. I ona, tu było zderzenie, wie pani, no zderzenie kobiety, bo to była w sobie prosta kobieta, było zderzenie kobiety, owszem, ona później, wiadomo, ona prosta, mówię, no w tamtych czasach, wie pani, no powiedzmy prosta, nieprosta, ale tam pracowała w księgarni i tak dalej, prawda, ale to byli w tamtych czasach też, no ludzie niewykształceni też, no różne pełnili funkcje, ale ona pochodziła raczej z takiej prostej rodziny i ona, no, mentalność, po prostu może mentalność jej była mentalność osoby takiej dosyć prostej, wschodniej, bym powiedział. I tak ją przedstawiłem, tak sobie ją wyobraziłem. Ja wiem, że to jest ciężko to powiedzieć, ale tak sobie wyobraziłem, że ta współpraca, to życie wspólne między nimi musiało się w jakiś sposób tak układać. Może nie było tak, jak ja przedstawiłem, ale podejrzewam, że mogło być coś zbliżonego. No, no, to jest ciężko powiedzieć, jak się osoby nie znało osobiście, prawda? Bo ja rozmawiałam z prokuratorem, pytałem go o nią, nie? I on mówi, że ona taka była właśnie. No. Tutaj za tym mężem z drugiej strony wiedziała, że jest coś nie tak, bo przecież ona zeznała w sądzie, że była przetrzymywana doktor Kamińska, więc też ona jej tam musiała pójść, dać jeść, prawda, jakiego nie było, coś, się nim opiekować w jakiś sposób. Musiała w jakiś sposób, to naprawdę to są takie skomplikowane, wie pani, więzi się tworzą wtedy między ofiarami, bo to nie mogę powiedzieć, że to jest więź jak tak zwany syndrom sztokholmski, bo to jest nieprawda, bo tutaj nie było czegoś takiego, ale jakaś więź tej osoby zastraszonej przez męża, więź z ofiarą, więź z mężem, to taki był układ, wie pani, bym powiedział trzyosobowy, nie? Bardzo skomplikowany. Czy ja to oddałem jak było, to tylko oni mogli wiedzieć. Ja nie wiem, ja tak przypuszczam, że tak było. Skoro jednak ta książka wstrząsnęła wieloma ludźmi, ja sądzę, że to było przekonywujące, więc wydaje mi się, że to było wielowymiarowe i wydaje mi się, że wychwyciłem to tak, jak powinno być. Nie wiem, tego nie wiem. No, tak starałem się to zrobić względnie dobrze, tak jak ja uważam. Cóż więcej. No ja myślę, że można tutaj pokusić o takie stwierdzenie, że ta relacja, która ich łączyła, to była taka bardzo toksyczna relacja w takim współczesnym rozumieniu. Ale jaka, no to oczywiście Państwo musicie zajrzeć do książki i poznać te wszystkie niuanse. Ale czy to prawda, że podobno Pan sam uwierzył w tę wersję zdarzeń, no, którą nam tutaj funduje w książce? Wie Pani co, gdybym nie uwierzył, to bym tego nie napisał. Bo trzeba wierzyć, jak się coś pisze, to trzeba w to wierzyć, bo to wtedy wyjdzie fajnie. Także ja uwierzyłem to, tą wersję, dlatego wie pani co, może gdybym nie uwierzył tą wersję, bym tej książki nie napisał, bo to jest takie, bym powiedział, sensem, a ta wersja, która była przedstawiona, mówię, przez organy ścigania była bez sensu, była dla mnie bzdurna, no to trudno pisać, prawda, coś takiego, opisywać w ten sposób, a chciałem oddać, jeżeli faktycznie doktor Kamińska była, mówię, przetrzymywana w tym koninie przez 3 tygodnie, no to musiało to być. Wie pani, to jest, powiem pani szczerze, świetny materiał na spektakl teatralny. O, to te ciekawe. Te stosunki tych trzech osób, prawda? Jak się układały? Ofiary, zabójcy i żony zabójcy. To jest bardzo ciekawa sprawa. To takie studium by było psychologiczne. To by było bardzo ciekawe, mi się wydaje, spektakl teatralny. Bo teatr się tak naprawdę odbiera bardziej.
A czy biorąc pod uwagę no, napisanie tej książki, teraz wydanie rozszerzone, wierzy Pan, że można dokonać zbrodni doskonałej? Czy Bielaj dokonał zbrodni doskonałej? Czy wie Pani, on w sumie dokonał zbrodni doskonałej, bo go nie skazano. No właśnie, dlatego jest to moje pytanie. Znaczy, wie Pani co? Nie, Bielaj by szybciej wpadł, gdyby nie durność organów ścigania. To było, a i plus tego miał trochę szczęścia, bo na przykład kiedy już zaczęli krążyć wokół Konina, no na przykład helikopter milicyjny wylądował koło jego domu na stadionie. No więc wie Pani, taki miał trochę szczęścia, bo miał takie ostrzeżenia, ale śledztwo było prowadzone bardzo nieudolnie. Zresztą prokurator Gurgul też mi mówił, że on był takim prokuratorem do specjalnych akcji, czyli kiedy już prokuratorzy nie dawali rady, wtedy ściągali pana Gurgula. Tak było i z braci Marchwickimi i tak dalej. I on powiedział, że dużo błędów było popełnionych, dużo to powiedział, nawet mało, masa błędów. Były na przykład notatki milicyjne, jak robili na niego obławy, były niedatowane, więc nie mogły być w sądzie dowodami. No, dużo rzeczy było bzdurnych i także nie wiem. Ojej. No tak, proszę Państwa, premiera miała miejsce, no premiera drugiego wydania miała miejsce kilka dni temu. Ja muszę zapytać o Pana kolejne plany literackie, bo to z pewnością czytelnicy są ciekawi, cóż tam Pan dla nas szykuje w kolejnych miesiącach? No ja trochę rzeczy szykuję, znaczy skończyłem w tej chwili kryminał, trochę obnażający na nas Polaków, także będę pewnie znienawidzony przez część społeczeństwa, a przez część będę kochany może. No i teraz w tej chwili piszę dziesiątą Zuzę Lewandowską. Także się dzieje się dużo. Jestem człowiekiem bardzo zapracowanym. Także no zobaczymy, co będzie dalej, ale pomysły są, żeby tylko było zdrowie i czas, będzie dobrze. No właśnie, proszę Państwa, niebawem, to naprawdę za kilka dni będzie miała miejsce 53. rocznica tych tragicznych wydarzeń, czyli porwania pani doktor z Płocka. Także warto zapoznać się z tą historią, potem po lekturze pogrzebać jeszcze sobie, dopytać się pana Jacka, ewentualnie gdybyście Państwo byli ciekawi jeszcze jakichś smaczków, ciekawostek. No bo to rzeczywiście tak jak Pan powiedział, kronika oparta na prawdziwej historii. Czy takie moje ostatnie pytanie, zbliżając się do końca naszej rozmowy, czy Panu podczas pisania tej książki to towarzyszyła jakaś misja? Tak, to w sumie misja w pewnym sensie, bo to była lekarka, która, ja jak byłem mały, chorowałem na koklusz. W tamtych czasach koklusz był chorobą, no różnie mogło to się skończyć. W sumie wyprowadziła mnie z tego, więc też jej byłem coś winien, prawda? A uważałem, że pamięć, ja wiem, że będzie ciężej utrzymać pamięć dr Kamińskiej w całej Polsce, ale w rodzinnym mieście starałem się, żeby ta pamięć też była utrzymana. Odświeżyłem to właściwie, ten temat, odświeżyłem tę sprawę. Uważam, że to się jej należy i ja jako jej przyjaciółki, znajomej, syn i jej pacjent, zresztą byli pacjentem, jej byli moi też bracia, byłem jej to winien po prostu. Byłem jej to winien. Też taka misja była, oczywiście. Oczywiście, że to była misja, żeby to nie poszło i jej śmierć nie poszła, jak to się mówi, na marne, nie poszła w niepamięć może, nie na marne, niepamięć nie poszło. Tak. Bo w sumie męczeńsko na pewno zginęło. No myślę, że to się Panu udało. Udało się te 6 lat temu, kiedy było pierwsze wydanie i teraz, kiedy książka no, odzyskała nową szatę graficzną. Pokażmy jeszcze, ma Pan wersję papierową, pokażmy jeszcze, jak wygląda no, drugie odświeżone wydanie. Tylko, że będzie... O, tak, proszę bardzo. No właśnie, drugie odświeżone wydanie, proszę Państwa, z posłowiem, które wiele, wiele wyjaśnia, ale również gdzieś tam rozbudza, pobudza apetyt do tego, żeby też trochę pogrzebać w tej historii, poznać no, tą smutną, taką do bólu prawdziwą opowieść o tych mrocznych czasach PRL-u, ale o takim prawdziwym potworze, który rzeczywiście żył w rzeczywistości i niestety, no jak wiemy, sprawiedliwość go nie dosięgła, taka, która powinna. Proszę Państwa, ostatnia wizyta na wirtualnej półce Legimi poleca się doczytać. Pytania do słuchania, jak to woli, czytajcie, słuchajcie, piszcie opinie. Książka oczywiście jest dostępna. Panie Jacku, ja Panu bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. No i cóż, życzymy dobrego wieczoru, oczywiście z dobrą książką. Przeczytajcie ostatnią wizytę, naprawdę warto. Ja też Państwu serdecznie dziękuję, Pani też serdecznie dziękuję za prowadzenie, wspaniałe prowadzenie. Dziękuję bardzo, życzymy dobrej nocy, dobranoc.
Dobranoc.